prowadzi warsztat modelarski, który nazwał pierwszą wytwórnię modeli parowozów Pecna. Pecna jest to mała miejscowość w gminie Mosina, niedaleko od Poznania. Do Wolsztyna około te parowozy na główce szyny. Ta lokomotywa, jej oryginał w tym momencie znajduje się na terenie lokomotywowni w Lesznie. Jest to lokomotywa, która już jest niesprawna i raczej nie będzie uruchamiana, ponieważ można powiedzieć, że parowóz przez prawie 70 lat eksploatacji został dosyć mocno zużyty. Jego modelu on kiwa głową, że z przyjemnością zamieni czyny w słowa i słowa w czyny. A propos słów, prosimy o komentarz pana Tomasza. Parowóz TY51 to jest parowóz towarowy z literką T na początku. Wiemy, że to jest parowóz do pociągów towarowych. Oryginał tego parowozu stoi na rampie tutaj niedaleko od nas, kilkaset metrów. Oryginał ten pojawił się w naszej parowozowni w roku 89. I można powiedzieć, że zrobił dużą furorę w parowozowni w Olsztynie, ponieważ posiada on syrenę wielotonową, czyli parowóz TY51 w Olsztynie. No i w sumie z dzisiejszych modeli, które obserwujemy, pierwowzór tego parowozu to jest najstarszą lokomotywą. Ta konstrukcja wywodzi się z początku lat, można powiedzieć, 10. XX wieku, około 1905. Pruski konstruktor Robert Garbe zaprojektował ten parowóz. Parowóz był bardzo udany, wyprodukowany w ponad 6 tysiącach egzemplarzy w olsztyńskiej parowozowni od zakończenia II wojny światowej aż do lat 70. Takich parowozów było kilka, a nawet momentami kilkanaście. Były to lokomotywy do prowadzenia oczywiście pociągów osobowych wokół Olsztyna. W 89 roku parowóz ten został przeniesiony z lokomotywowni z Międzyrzecza, gdzie stacjonował i okazjonalnie prowadził pociągi specjalne i osobowe. Został przeniesiony do parowozowni w Olsztynie i można powiedzieć stał się... Kolejna ciekawostka. Parowóz TY45 zjawił się w naszej parowozowni dokładnie tydzień po parowozie OK1359. Działo to się w marcu 1989 roku, czyli w momencie, kiedy lokomotywy parowe to już, można powiedzieć, był zmierzch trakcji parowej na sieci PKP. Ta lokomotywa w Olsztynie ciągnęła pociągi towarowe, również pociągi osobowe w kierunku Sulechowa i Nowej Soli, bo na tych liniach była niższa prędkość maksymalna pociągów, także ta lokomotywa, mając niższą prędkość maksymalną niż lokomotywy pasażerskie, również była w stanie zachować rozkład jazdy na tych liniach. Lokomotywa ta była eksploatowana w Polsce aż, można powiedzieć, do początku tego tysiąclecia. W tym momencie znajduje się na rampie naprzeciwko parowozowni, również jest zaplanowana do remontu zewnętrznego, będzie pomalowana, uzupełniona w elementy i przeniesiona na teren parowozowni. Konstrukcja tego parowozu nawiązuje do przedwojennego TY37, parowozu, który został zaprojektowany jeszcze w drugiej RP. Tamten parowóz, oryginał tego parowozu pojawił się w naszej parowozowni w roku 1990. Był on używany również do prowadzenia pociągów zarówno towarowych, zdawczych, jak i osobowych na linii do Sulechowa. Ja sam pamiętam na początku lat 90., kiedy ten parowozik stał przy peronie drugim w olsztyńskiej stacji, oczekując z dwoma wagonami na wyjazd do Sulechowa. Oryginał tej lokomotywy, tak jak tutaj kolega stwierdził, jest obok. Oryginał waży 98 ton, także tutaj myślimy, że ten parowóz z 90 kilo waży. Naprawdę są to perełki wśród modeli parowozów, lokomotyw parowych. Ja serdecznie pozdrawiam całą ekipę parowozowni tam na dźwigu, kochani. A, widzicie, ja doceniam wszystkich. Posłuchajcie, to jest tak, że niektórzy siedzą nockami i dłubią pęsetką, żeby każdy... A to jednak trzeba puścić w eter, że taka wspaniała parada się tutaj odbywa. PT47 oczywiście, tam pozdrawiamy załogę, tutaj jest jego mniejsza wersja, 1:10. 170 ton właśnie toczy się po tych małym... Nie wiem, tak, brawka, dziękuję. Nie dla mnie, na parowozu oczywiście. Nie wziąłem okularów, a jeszcze nie rozpoznaję tych wszystkich modeli. To jest, drodzy Państwo, OLK49, jeśli dobrze kojarzę. Tak, OLK. A taką OLK możecie sobie zobaczyć na kanale 5. To jest ta duża część naszej parowozowni, a tutaj piękny model.
i już wjeżdża, opuszcza właśnie obrotnicę, i melduje się TY51. Wspaniale prezentuje się ten parowóz. Oniemiałem z wrażenia. A państwo? Państwo zamieniacie się w słuchy i zamieniacie się tymi oczyma. Widzę, że świdrujecie każdy element tego parowozu. Chyba, że to chodzi o to, że ja tak się tutaj przemieszczam i nie zasłaniam wam na pewno? Mam nadzieję, że nie. Podziwiajcie te igry. Wjeżdża kolejny piękny Oka 1. Boże, jaki... Albo mam dobry wzrok, że z tak daleka potrafię wyczytać, albo po prostu już umiem w te parowozy, nie? Na pewno już umiem, już się opatrzyłem w tych wspaniałych, dumnych, świszczących, gwiżdżących, naoliwionych maszynach. O, ten pokonuje tutaj trasę bardzo szybko, tu już górkę pokonał, jedzie. Zobaczcie to. Panie Tomaszu, ten znak, który jest na obrotnicy, który... Maszynista wjeżdżający na obrotnicę widzi w środku tego białego koła kreskę pionową, to znaczy, że może wjechać na obrotnicę, a jeżeli kreska jest pozioma, to znaczy, że obrotnica jest odryglowana, w każdym momencie może się obracać i w tym momencie lepiej na obrotnicę nie wjeżdżać, bo można się wykoleić. Wykopyrtnąć, mówiąc po wielkopolsku. No wykoleić oczywiście w nomenklaturze kolejarskiej. Jedzie. Dziękuję za gwizdek, to znaczy, że pociąg może...